Na stadionie startu było co podziwiać. Wszystkie psy łączyło to, że są rasowe. Poza tym uczestnicy wystawy różnili się rasami, wyglądem i psychiką. Psy można było też dopingować, bo brały one udział w konkursach. Jak zwykle podczas imprez Związku Kynologicznego w Polsce nad oceną czuwali sędziowie. Sędziowie kynologiczni, którzy zdobywają uprawnienia poprzez gradację, na początku asystują przez okres co najmniej 2 lat. Odpowiednia ilość wystaw, później egzaminy, podczas których muszą rozpoznawać eksterier, to znaczy ogólnie opisać psa, jego wygląd, ale również muszą znać genetykę, muszą znać również zachowania psów, psychikę, psychologię psa. Także nie jest łatwo zostać sędzią kynologicznym. Przed prezentacją warto było jeszcze zadbać o psią fryzurę. Sędziowie oceniali nawet najdrobniejsze szczegóły. Przy okazji trochę pobiegać musieli też właściciele psów. W ten sposób trzeba było wykonać jeden z punktów prezentacji. Najważniejsze przy ocenie jest właśnie ruch, bo wtedy sędzia widzi, czy ten pies jest prawidłowo zbudowany faktycznie, czy może tam pewne rzeczy są ukryte poprzez odpowiednią fryzurę, długi włos i tak dalej. Niemniej jednak oko dobrego sędziego wszystko to wyłapie. Przedstawiciele Związku Kynologicznego podkreślają, że ich działalność ma podstawy naukowe. Cechy poszczególnych ras są dokładnie określone. Wiadomo, czego można oczekiwać, czy wymagać od psa. Kolejna wystawa w Radomiu odbędzie się we wrześniu.